terapii prowokatywnej dowiedziałam się, usłyszałam gdzieś mniej więcej rok temu od koleżanki, która napisała artykuł na ten temat i pomyślałam sobie, o, to nie dla mnie. Nie lubię być prowokowana i nie lubię, żeby jakieś niemiłe rzeczy wyszły w takiej niezbyt miłej formie. Frank nie tylko prowokuje, ale jest nieraz niegrzeczny albo że używa być może zbyt mocnych słów. Mimo tych wszystkich prowokacji, które czasami wydawać by się mogło, że nie są miłe, czy że są dosyć ostre, jak gdyby ja przynajmniej czułem, że to wszystko jest robione dla mojego dobra. Tu miałam też okazję pośmiać się z samej siebie. No i śmiać się przez wiele godzin też z jego pracy, z innymi osobami. Głosy na pewno, że jest tam jakiś obrzydliwy czy brutalny, to nieprawda. Siedziałam na krzesełku, jest zupełnie inny odbiór, gdy się tego doświadczy, a nie tylko obserwuje. W Polsce tradycyjna terapia i radzenie sobie z problemami przez klienta to jest rok, dwa, trzy. Warsztat terapii prowokatywnej różni się tym, że rzeczy, które zabierały nam rok, dwa, trzy, można załatwić w trzy dni. Czuję w tym momencie, że zrobiłam świetną rzecz. Usiadłam na gorącym krześle. Było to bardzo duże wyzwanie dla mnie, ponieważ siadając tam już wiedziałam, że wystawiam się samym problemem, z którym przyszłam. Wystawiam się na dosyć dużą dozę kpin, żartów i być może niemiłych dla mnie odczuć. Czuję się człowiek bardziej, że jest to właśnie skierowane do niego i że Frank dba i nie ma absolutnie żadnych negatywnych intencji w tym, co robi. Jestem zawodowym trenerem biznesowym i to, co mogę powiedzieć o warsztatach Franka, terapii prowokatywnej prowadzonej przez niego, jego jako twórcy i wielu innych trenerów, jego uczniów, to jest coś niesamowitego. Jest to magia, którą właśnie trudno opisać, bo to, co się dzieje i kiedy ludzie zadają pytania, jak to Frank robi, to moim zdaniem to jest właśnie już minięcie się z Frankiem. Osobista zmiana, która tutaj może się wydarzyć, jest na pewno na poziomie prywatnym, a z drugiej strony też dla terapeutów, dla ludzi, którzy pracują w tym zawodzie, jest to doświadczenie unikalnej metody pracy. Ja powiem może z perspektywy roku, ponieważ rok temu byłem na warsztacie. No i moje wrażenia są, znaczy ja uważam, że to był jeden z ważniejszych, jeden z bardziej udanych warsztatów czy treningów, na których byłem. Byłem pod ogromnym wrażeniem samego Franka jako człowieka i też tego, co robi. Jestem już drugi raz na warsztacie tej terapii prowokatywnej. W zeszłym roku byłam. To, co przeżyłam, patrząc na inne osoby, które przychodziły w interwiu, byłam bardzo tym poruszona, a jednocześnie wiele dało mi to do myślenia nad sobą, nad pracą nad sobą. Można o nim przeczytać, jak on to robi, można nawet posłuchać odpowiedzi na pytania, jak to się dzieje, że on to robi. Chociaż właściwie śmieje się z tego, to kiedy widzisz, jak on pracuje, to jest właśnie to, co się dzieje. I można by to nazywać na różne sposoby. Moim zdaniem to jest magia tego człowieka, nie tylko tego, nie tylko tej teorii, która go opisuje, to jest coś więcej, coś czego nie można nazwać, co można jedynie doświadczyć, a potem próbować przenieść to doświadczenie. I myślę, że będę próbować przynajmniej już w bardziej ustrukturalizowany sposób w tym warsztacie wprowadzać to w swojej pracy. Uważam, że Frank jest geniuszem. Uważam, że to, co wymyślił, to, co opracował, faktycznie jest skuteczne, faktycznie może bardzo dużo ludziom dać. I on to robi w sposób absolutnie mistrzowski, absolutnie z samego źródła i uważam, że Frank zrobił rzecz wielką, po prostu. Spośród 70 kilku osób, które spotkałem tutaj, nie spotkałem się z żadną, która nie byłaby pod wrażeniem tej metody. Ci, którzy znaleźli się na gorącym krześle,
mogą oczekiwać spokojnie głębokiej zmiany w swoim życiu. Też tego doświadczyłem. Jestem wdzięczny Frankowi oraz organizatorom, Tomkowi, za to, że zorganizowali tak wspaniałą imprezę, taki wspaniały wyjazd. Zmienia twój stan umysłu, twoje podejście do komunikacji, do tego, co po prostu jesteś w stanie zrobić z tymi nowymi umiejętnościami, nowymi spostrzeżeniami. Zapraszam serdecznie. Jestem wdzięczna niezmiernie Frankowi, jestem wdzięczna organizatorom za to, że taką możliwość stwarzają nie tylko mnie, ale innym potrzebującym. Chciałabym zachęcić inne osoby, żeby spróbowały tego, bez względu na wiek, czy są młody, czy też w takim wieku jak ja, po prostu warto. Przyjedźcie.